Należę do tych osób, które mają straszną chorobę morską, więc zawsze przed rejsem staram się wziąć tabletkę. Do tego mam jeszcze takie opaski zaciskowe, pokażę Wam je później, takie na nadgarstki. Moim zdaniem się sprawdzają. W tym rejsie dzisiejszym zastosuję obie te metody, czyli wezmę te tabletki, mam te opaski zaciskowe, ale w kolejnym już postaram się nic nie wziąć i zobaczymy, jak będę to znosił. Ma być większe falowanie, więc ten drugi odcinek zapowiada się no troszeczkę ciekawiej pod tym względem. A dzisiaj no takie pierwsze koty za płoty, porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda ten zestaw no końcowy. Dobra, Wiesiu, powiedz nam, jak to się łowi, na co to się łowi, powiedz. No przede wszystkim najważniejsze to jest fleszer. Fleszer to jest takie urządzonko, które wabi ryby. To imituje tak zwaną ławicę i łososia to, że tak powiem, nęci. A na końcu tego zestawu zakładamy zestaw z rybką martwą i uzbrajamy ją na główkę, może być kotwica. Może być hak odpowiedniej jakości. Najlepiej wszystko z nierdzewki. Z tego powodu, że to słona woda powoduje to, że to zakładamy sobie przeważnie po przekątnej, zależy jak chcemy, żeby ta rybka pracowała. A tu na ten ciężarek powoduje to, że nam zestaw w plenerze idzie w dół na odpowiednią głębokość. To nie musi być wcale taki, mogą być jeszcze inne, ale mam tam gdzieś schowane. A jak to się robi, że łowisz na 12 wędek i ciągniesz 12 wędek za sobą? No, żeby tak było, to trzeba po prostu zrobić taki make. Rozstawiamy przede wszystkim po 3 zestawy na plenera, czyli na tego pieska tak zwanego. To odchodzi nam równolegle do toru płynięcia jakieś tam 30 do 50 metrów i co 10 metrów rozstawiamy za pomocą specjalnych klipsów. Zaczepiamy to na linkę, która jest już po prostu przygotowana za pomocą takiej agraweczki i doczepiamy do żyłeczki, która po prostu trzyma. Ona wtedy ma za zadanie odległości trzymać między jednym zestawem a drugim. A w przypadku brania ryby oczywiście musi być to ryba dosyć silna, żeby z tego klipsa wypięła, bo słaba ryba, mała rybka może tego po prostu nie dać rady zrobić. To tak zademonstruję, po prostu to jest dosyć mocne, nie? Ale jeżeli to szarpnie, no to automatycznie to uwalnia cały zestaw i łosoś, że tak powiem, zaczyna swoją walkę. No i holo łososia to tak średnio takiego 80, no to trwa mniej więcej od 10 do pół godziny, zależy od kondycji, jak jest zaczepiony. Czy jest zaczepiony, że tak powiem, tak jak ten miał na na dwa haki był zaczepiony i miał po prostu prawdopodobnie za nerw, że nie ma po prostu siły woli, bo go to bolało, a jeżeli jest zaczepiony tak, że jest, nie ma czucia, że tak powiem, nie jest zaczepiony za nerw, to wtedy on potrafi do półtorej godziny walczyć. Taka metrówka, powiedzmy. I to jest naprawdę fajna walka.
jak szybko się płynie w takim treningu? No to różnie, ale tak przeważnie w kilometrach, no to jest około 3,5 km, czyli tam dwa węzły z hakiem. Około dwóch węzłów tam mniej więcej. No wiadomo, że to trzeba, warunki się zmieniają na morzu, jak jest fala, no to pod falę trzeba troszeczkę dodać gazu, z falą jest lżej, że tak powiem, silnikowi, no to ujmujemy tego gazu, tak żeby tą prędkość średnią, te 3,5 km na godzinę mniej więcej utrzymać. Wybiera, wybiera! Jest dobrze. Chyba, jest chyba! Dobrze, tutaj mówiłeś o pieskach, chodzi o to, żeby na boki rozstawić po trzy zestawy, tak. Ale mamy też windę. No trzy zestawy z jednej strony, trzy zestawy z drugiej, to już mamy sześć wędek. Natomiast z windą to jest o tyle sprawa ciekawsza, że już nie używamy takich klipsów. Uzbrojenie podobne jest, tylko już nie dajemy tego ciężarka, co tutaj pokazywaliśmy, tylko dajemy sam flasher. Na końcu zakładamy główkę z rybką martwą. No i po wypuszczeniu około 33 stóp, mniej więcej to jest 10 mniej więcej metrów, zaczepiamy innego typu klipsy do tej linki stalowej, którą wcześniej spuszczamy ciężarek około taki 5 do 8 kg na głębokość, w zależności na jakich chcemy łowić, nie? Ale przeważnie łowi się od no, 60 nawet można metrów łowić do 30. Co 10 metrów zostawiamy zestawy. Czyli na jednej windzie montujemy 3, podobnie jak w przypadku piesków, a na drugiej windzie po rozłożeniu, oczywiście odpowiednio zabezpieczeniu tymi klipsami, kolejne 3 i mamy 12 wędek. 6 na pieskach, 6 na windzie, czyli prawa winda 3, lewa winda 3, prawy piesek 3, lewy piesek 3 i mamy łącznie 12 zestawów. Tyle, ile prawo pozwala łowić. Nie plącze ci się to? W przypadku jak jest brania, ładna rybka potrafi 3, 4, nawet i 6 zestawów splątać. A jeżeli jest wszystko dobrze założone, nie ma prawa się plątać. Oczywiście poplącze ryba, jeżeli jest silna, jest po prostu, ma walkę, siłę woli odpowiednią, to ona potrafi poplątać nawet i 6 zestawów. No wtedy jest i walka z rybą, i z tymi zestawami dodatkowymi. To jest no, trochę plątaniny, no, potrafi godzinkę czasu stracić na rozplątywanie tego. Największy łosoś, jakiego udało ci się złowić? Wespół z kolegą Sławkiem na Master Trolling. To był łosoś 117 prawie centymetrów. Brakowało mu 3 mm, to około 20 kg wagi.
3 milimetry to zaważyły, że nie wygraliśmy tych zawodów.